Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Betty Mirror's Edge Catalyst, no, czyli kolejnym naszym bieganiu, słuchajcie, kolejnym naszym bieganiu i tutaj zwiedzaniu świata. Natomiast co my możemy tutaj zrobić? Tutaj mamy jakąś misję, dla kogo? Pigeons Down, znowu z Birdmanem mam pogadać, czyli znowu jakaś dostawa, natomiast ja bym chciał może zrobić sobie tego Oldfleda. Albo słuchajcie, tu był gdzieś jeszcze ten kawałek seta, gdzieś był. Tu jest Basic Kit, aha, i tu jest jeszcze jeden Basic Kit, czyli no dobra, spróbujmy może do tego Basic Kita sobie dojść. No na pewno czeka nas długa przeprawa i to zdecydowanie długa. A teraz którędy mamy iść? Tędy gdzieś. Tutaj mamy jeszcze jedno takie coś. Takie coś, co w sumie nie wiem za bardzo co nam daje, ale expo chyba, tak. Już 10 expa, więc no nie ma szału, jeżeli chodzi o to 10 expa. Natomiast no nie jest to tragiczne, słuchajcie, nie jest to tragiczne. A zawsze mogło być w sumie lepiej, ale jest jak jest. Dobra, ruszamy. Ruszamy, zobaczymy jak daleko nam się tutaj uda dojść. Mam nadzieję, że całość przebiegniemy bez żadnych tutaj problemów większych. Hops. Kolejne plus 10. Bardzo mi się to podoba, naprawdę bardzo mi się to podoba, że się tak expa zbieram po drodze. Hops. I fajne jest to, że zrobili w tym Mirror's Edge'u, że no jak zeskakujemy z dużych odległości, to wystarczy nacisnąć przycisk, a nie tak jak wcześniej, że trzeba było tam trzymać nie wiadomo ile i później nie wiadomo było jeszcze, czy już się walniemy, czy się nie walniemy. A teraz jest to tak dość spoko zrobione. Widzę, że w ogóle mechanikę poprawili w tej dwójce, bym powiedział, tak, bo można to nazwać drugim Mirror's Edge'em. Także no myślę, że no zdecydowanie poprawili tutaj mechanikę gry i takie inne aspekty, które no dość drażniły, słuchajcie, w jedynce. Ale czy coś poza tym, to tak w sumie nie wiem, no grafikę na pewno naprawdę wiele poprawili. Jesteśmy już na miejscu? Nie, tu jest jakiś hack screen. Tu jest set. O, proszę was bardzo, open kit. Aha. Okej. Okay. Dostałem coś, tylko co to zmieniło, słuchajcie. Progression. Nie no, tu nie mamy nic nowego. W maszynach też nie, no Intel, no to tu są te rekordy. Runner kit available. Ale tak poza tym nic nam to nie daje. No okej, okay, dobra, w takim razie nic. Pogadamy sobie z tym hakerem tutaj, zobaczymy co nam to da. Aha, czyli ja sobie mogę billboardy po prostu hakować na zasadzie podchodzę i naciskam. I to jest wszystko. I pisze mi przez kogo jest schakowany później. O, buty. Bardzo fajnie. Przydadzą się myślę w życiu. Natomiast to jest w sumie tyle. Czy mamy tutaj coś jeszcze takiego ciekawego? Tu jest coś, jakiś dash. Aha, to jest to co żeśmy robili, czyli to przebiegnięcie w czasie iluś tam, okej. I tutaj jest następny, ale tutaj jest coś innego. A tutaj, że możemy sobie billboarda schakować. Tutaj jest przesyłka, a tutaj co jest? Deler, czyli leżę po prostu, więc prawdopodobnie w tym leżu... nie to. Prawdopodobnie w tym leżu, słuchajcie, to my będziemy mieć tą bazę naszą główną, więc mniej więcej tak to chyba wygląda. Natomiast ja bym chciał się do naszego Pigeona dorwać jeszcze raz, czyli do Birdmana. Zobaczymy, co nam ptaszek jeszcze powie, jeżeli chodzi o nasze misje kolejne. Oj, oczywiście się tutaj zwaliłem, bym powiedział, że tak... delikatnie. Hops. Kawał drogi, słuchajcie, pokonamy takim oto sposobem właśnie. Bardzo mi się to podobało. Ogólnie jesteśmy w tym miejscu, które robiliśmy, jeżeli chodzi o tą taką krótką misję do tam przeskakiwania, nie? To jest bardzo ciekawe. Dobra, spróbujmy dalej. Jesteśmy w sumie już na miejscu. No to było zdecydowanie niebezpieczne, nie? Zdecydowanie naprawdę to było niebezpieczne. Trochę już żeśmy pozbierali tutaj rzeczy, natomiast prawdopodobnie jeżeli już zdecyduję się na pełną wersję gry, to zgaduję, że to co jest w becie to mi po prostu przepadnie, słuchajcie, no i to by było trochę kiepskie. Ale z drugiej strony będę przynajmniej wiedział co się, słuchajcie, zmieniło. Dlatego też nie chcę zaczynać tutaj misji fabularnych, ponieważ no jakby nie było, może to się skończyć tym, że później już w normalnej... O Jezus Maria, co ja zrobiłem? W normalnej opcji, czyli już pełnoprawny Mirror's Edge'u bym się zastanawiał czy robić, przechodzić jeszcze raz tą misję, czy już nie. Natomiast chyba, że coś się zmieni, słuchajcie, w moim myśleniu w ciągu następnych 10 minut, bo i tak być może.
mogę sobie przemyśleć, stwierdzić, a może jednak i to tak wiecie, mniej więcej tak wygląda. Dobra, i Jones, ruszamy. Tak, tak. Hey, what's the beat? Or you tell me, girl. I try to avoid the news as much as I can. Hypocrisy and fear-mongering, all of it. I could use some help, though. What do you need? Two of my birds have gone missing. I'd go look for them myself, but I've come to accept that I'm not as nimble as I used to be. What are you smiling at? Anyway, their locator beacons are still active. If you could find out what happened to them, I'd be grateful. I'll find them for you. Thank you. The first beacon is not too far from here. I've sent the location to your beat. Aha. Mamy lecieć, słuchajcie, za gołębiami. Find Errato. Niezła nazwa. Powiem szczerze, naprawdę niezła nazwa. On gdzieś będzie... Gdzieś tutaj ziomek powinien być. Ale ja go tu nie widzę. Dobra, co mam zrobić? Tu coś pika. Gdzieś tam? Gdzieś tu na górze chyba coś pika. Tu na górę trzeba by było wskoczyć. Zobaczymy, co tutaj jest. No. Tu coś jest, o! Aha, i tu jest ten gołąb. No tak, to trzeba przeskoczyć, słuchajcie, naokoło, a to już jest takie dość ryzykowne, bym powiedział. Dobra, to trzeba zrobić inaczej. Hops. Jesteśmy na miejscu, hops, hops. I pigeon nam się tutaj zabił. O, mogę nowego upgrade'a sobie wziąć. Dobra, mam message kapsule. Tylko, Jezus Maria. Bym się zamordował dosłownie. Aj, no nie wyszło mi to. Nie wyszło mi to do końca. Przynajmniej nie tak, jak ja bym chciał, żeby to wyszło, no ale trudno. Ruszamy w takim razie. No mogę sobie kolejnego upgrade'a dać, no ale ja wiem, czy w tym momencie jest to takie istotne. Szczerze powiedziawszy, myślę, że nie. A teraz zobaczymy. Ten dziwny dźwięk jakby takiego czegoś ocierania się, to jest po prostu masakra. O Jezus, udało mi się jakimś cudem. Gdzieś tutaj w dół. Dobra, jak w dół, to w dół. I teraz tutaj do góry, no to trochę gorzej. Tu, bo tutaj na tym trochę czasu tracimy jednak, na takim wspinaniu się po tych rurkach. Jednak zdecydowanie... Oj, kamera mnie wychwyciła. Jednak zdecydowanie lepiej jest, jak przeskakujemy tutaj przez wszystko, dosłownie. Dobra, hops. Być może i tak być. Dobra, jest coś niby. Pigeons down. Talia found. Also dead. And the capsule is gone. That's not good. She was coming in from Noridia Nova. Can you look around a bit? Sure. No, mogę się rozejrzeć, ale czy to coś da? Gdzieś tam niby mi pokazuje. Gdzieś tutaj coś? A, tu jest ta suka. No, czy ja mogę? Gdzie on poleciał? Tu jest kapsuła. Well, I owe
No niestety. Musisz wyszkolić dwa nowe ptaszki. Natomiast czy my coś tutaj jeszcze będziemy robić? Słuchajcie, zobaczymy, gdzie my jesteśmy w ogóle. Tutaj mamy tą misję główną. Natomiast no możemy iść po Basic Kita. On nie jest w sumie tak daleko. Tylko będzie trzeba się trochę nabiegać. No ale myślę, że to raz, dwa nam zejdzie. Ta miejscówka nie jest jakoś niesamowicie duża, żeby to nie wiadomo ile trwało, więc raz, dwa, trzy będziemy chyba na miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to nie jest jakoś niesamowicie daleko. Natomiast słuchajcie, z tego co tutaj ten napis beta wyskakuje, dowiedziałem się, że beta była rozdana tak naprawdę 31 marca. 31 marca już była rozdana. Natomiast, kurde, no dostałem klucz dosłownie, no w piątek. Dosłownie w piątek, czyli tam 21, coś, coś takiego, wiem, że jest dzisiaj pierwszy, znaczy no może nie pierwszy, pierwszy to był jak żeście dostali pierwszy odcinek, natomiast dzisiaj jest któryś tam z kolei, nie wiem dokładnie który, bo już nie liczę, natomiast no wygląda tak jak wygląda. Aha, delivery mission tu jest, a ja delivery mission to ja nie chcę, ja chciałem iść po runner's kita. Dobra. Natomiast słuchajcie, no to jest ciekawostką, bo 31 marca rozdane były bety, a oni dopiero teraz je uruchomili. Zresztą byłem świadom tego, że słuchajcie, no beta jest dopiero od 22 kwietnia, więc no, mogłem mieć to na uwadze, że przyjdzie to tak gdzieś na parę dni przed tym. Gdzie ten render skill leży? Gdzieś tutaj. Nie, to jest hacked screen. Dobra, to zhakujmy go w takim razie. Natomiast jeżeli chodzi o runner's kita, gdzie on jest? Gdzieś tutaj. O, dobra, jest zaznaczony jak byk, słuchajcie. Weźmiemy sobie go w takim razie. Okej. Okay. Czyli to już jest wsio, to jest wsio. To też jest wsio. Okej, okay, no fajnie, fajnie. Myślę, że dość fajnie. Tutaj mamy to zaznaczone już. Wychodzimy sobie gdzieś tu. Oj, no nie chciałem koniecznie zjeżdżać, no ale już trudno, jak już zjechałem, to już zjechałem. No i w sumie, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, kolejny zresztą już z Betty Mirror's Edge'a. Mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was, słuchajcie, do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć! Podobał ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj!